No, witajcie drodzy moi widzowie. No, ponieważ ja już tak powiedzmy tutaj jestem bardziej przygotowany. No, jadę sobie na wczasy teraz, fajnie, elegancko. Wyjeżdżam sobie na wczasy, drodzy moi widzowie. I ponieważ to tak fajnie wynika, że dzisiaj sobie wyjeżdżam na wczasy, bo wiadomo, no. Jadę na wczasy i potem, jak będę prosto z tych wczasów wracał, to jadę do dziewczyny. No, ponieważ do mnie taka napisała taka dziewczyna, ale wysłała mi kartkę. No, ale ja nie wiem, o co tam chodzi. Napisała mi kartkę tego. Ona, ale po prostu to tak niewyraźnie było tam po prostu napisane, że ciężko się tam rozczytać. No, po prostu tam takie były po prostu zamazane te było to wszystko. No. Tak o, ponieważ tego jadę na wczasy, biorę fajny, elegancki, biorę taki do rąk robienia dezynfekcję, ponieważ ja wchodzę do baru, ja sobie psikam tą dezynfekcją, wiadomo, no musi być, no. Druga sprawa jest, drodzy moi widzowie, że trochę oni to troszeczkę źle zrobili, bo oni to powinni zrobić inaczej, bo teraz tego do lekarza się ciężko dostać, no jest ciężko, ciężko, no. Po prostu ciężko, no. No, także mówię, no. Po prostu ciężko się jest dostać, bo widzę tak, jak taki jest efekt, że są tacy ludzie, że nie są zadowoleni. Każdy jeden na drugiego wyzywał, bo ludzie są zdenerwowani. Ja widzę tam, czasami widzę tam. Ja się tym ludziom nie dziwię. Oni chcą się dostać do lekarza. Na przykład starsza osoba. Ona chce sobie wykupić te leki, a teraz to już nie. Teraz już nie. To jest tak. Tutaj u mnie zrobili tak. Chcesz wejść do lekarza, to musisz wypełnić taki wniosek. No i na telefon. Co to tylko na telefon, a oni nie dość nie odbierają, nic nie odbierają i to jest taka sytuacja kiepska. Po prostu wiadomo, no, po prostu oni powinni tych ludzi traktować poważnie, z tych starszych ludzi. Wiadomo, no. Chciałbym, żeby to już tak po prostu było już normalnie. Żeby to się zakończyło, bo to mówię, po prostu, no, wiadomo, no, starsza osoba jak choruje, to ona chce sobie tam wykupić jakieś leki i po prostu mieć tam, no, jakieś coś, a nie tam wypełniać jakieś tam papiery, nie, no, szkoda papieru, nie, no, co, chce iść do lekarza i sobie mieć tam jakieś recepty na te leki, no. Druga sprawa, no, wiadomo, ja tam sobie nie, po prostu ciężko, ciężko się dostać do lekarza, jest paranoja, paranoja. Po prostu mogłoby się coś się zmienić, ale to po prostu, no ciężko jest. Wiadomo, nie, no, rzekomo mówią, że ten jest koronawirus, no ale no trzeba uważać. Trzeba uważać, przede wszystkim, no wiadomo, no można sobie gdzieś pojechać, fajnie, elegancko, no ale nie wolno odrywać się. Trzeba pamiętać, higiena. Tego jedziesz na wczasy, bierzesz tego. Elegancki bierzesz sobie tego ubiór, bierzesz sobie fajne, czyste ciuchy, bierzesz taką do psikania dezynfekcja rąk. Wiadomo, można sobie wyjeżdżać gdzie chcesz, tego fajnie. No, ja tam się wyjeżdżam, tego ja się nie boję, bo to co to tam.
Wiadomo, no to po prostu. Wiadomo, założę tą maskę tego. To jakoś, no. Wiadomo, no nie ma co się tam rozczulać. Wiadomo, no ale to. Zobaczymy, jak to wyniknie. No to po prostu sytuacja jest kiepska, no. Sytuacja jest kiepska, no. Po prostu. Wiadomo, no trzeba troszkę uważać nad tym, no ale to trzeba mieć do tego głowę, żeby się nie załapać i nie zachorować. Trzeba przede wszystkim też zrobić, trzeba wiedzieć, o co się rozchodzi, bo jak nikt nie będzie wiedział, każdy będzie się tam z jakimś taką byle jaką osobą spotykał, gdzieś tam dotknie tego i trzeba tam pamiętać też o higienie. No, ja tam wiadomo, no, chodzę tam, idę sobie tu do fryzjera, to tu, czyste ciuchy, fajnie, elegancko. No, teraz i dziewczyna jest zadowolona, i ja jestem zadowolony. Wiadomo, jak gdzieś tam wyjeżdżam, to psa zabieram za sobą. Teraz właśnie, drodzy moi widzowie, ponieważ ja już tak sobie zamierzam tak go jechać jeszcze tam dzisiaj, fajnie, elegancko do tego. Wyjeżdżam sobie na wczasy, tego na jeden dzień, no i. A potem, jak już będę wracał, to już jadę do dziewczyny. I przeważnie tam. No. No i teraz to musi być tak ogółem, że ja już tego bardziej lubię. Wiadomo, no, dziewczyna lubi talenty fajne, eleganckie. No. Dziewczyna lubi, jak facet jest czysty. To dziewczyna lubi. No. Lubi się pośpiesz, pożartować. No. Teraz właśnie sobie już tego jeszcze przygotowuję, jeszcze kupić sobie taką fajną maskę. Maseczka taka będzie fajna. Wiadomo, no. Chcę sobie kupić taką maskę jeszcze fajną. Wiadomo, to ta maska co jest, to tak za bardzo człowiek nie idzie tak oddychać i to wiadomo, no. Są jeszcze takie lepsze, no ale wiadomo, no. Drogie, no ale wiadomo, no. Wiesz, za co płacisz, no. A te zwykłe papierowe, to wiadomo, nic nie możesz oddychać, bo to zakładasz tak i ciach i koniec, no. Także ja już teraz się przygotowuję do wyjazdu. Gdzieś tak za godzinkę wyjeżdżam. Mam fajne plany teraz na dziś, ponieważ już jeszcze po drodze skoczę tam fajnie, z elegancko skuterka obejrzeć. I musiałem fajnie się ubrać, elegancko. No, jeszcze tam wiadomo, no. Trochę tam mam. Jadę dzisiaj jeszcze po drodze, stąpię do takiego nowego mojego fana. No, wiadomo, on mnie tam fajnie. Ja mu tam doradzę, jak tam z tymi ćwiczynami. I do góry ja mu pokażę, no. No, kolega mnie też nauczy parę sztuczek. Fajnie, elegancko. No, ja mówię do kolegi, trzeba mieć taki szybki refleks. Raz, ciach i do góry, no. No, wiadomo, trzeba mieć trzeba mieć taki fajny spryt. Fajny spryt. Teraz właśnie ja już pojadę sobie jeszcze tak. Po drodze stąpię do kolegi, potem troszkę pojadę sobie na wczasy. Na jeden dzień, a potem z powrotnej drodze to jadę do dziewczyny, no. No, ponieważ. I to po prostu fajnie tam, wiadomo, no. No, wstąpię tam na kawę do kolegi, porozmawiamy co i jak. No, kolega mi tam doradzi pewne takie sytuacje, rzeczy, jak to fajnie trzeba nabierać na masę, jak to trzeba tam, jakie białko lepsze, fajne. Co trzeba robić? No, wiadomo, no, pokaże mi takie fajne handelki, ale ponieważ też, no, fajnie jeszcze sobie teraz jeszcze po drodze zakupię takie fajne białko, takie o, mięśnie takie będą, ale ponieważ jeszcze to, wiadomo, no, troszeczkę mi się czytyło, wiadomo, nie? Po tych ćwiczeniach tak człowiek ćwiczył.
Człowiek troszkę czytył, tak o, fajnie na bioderkach. No, a dziewczyny to lubią. Uuu. No, jak ino kupi taki raz teraz nowego skutera, to dziewczyna jak wsiądzie na skutera, to będzie zadowolona. No, to będzie show business. No. Także, drodzy widzowie, zapraszam Was do drugiego mojego filmu.